Witam Państwa. Moimi i Państwa gośćmi będą eksperci w sprawach pracowniczych, między innymi. Przedstawię ich pokrótce. To pani Marita Ambrozik, reprezentująca firmę Imprez Dekor Polska, która od ponad 14 lat zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale też ma doświadczenie w poszukiwaniu i rozwoju talentów, motywowaniu pracowników i prowadzeniu procesów inwestycyjnych oraz zarządzaniu kryzysowym. Jest z nami też pan Hubert Górski, reprezentujący Fundację Wsparcia Nauki i Biznesu w ŁKU. Pan Hubert jest absolwentem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, na której kończył m.in. studium doktorskie z nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Obecnie jest studentem psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest też radnym miasta ŁK. Jest z nami również pani Bożena Piątek, dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, z wykształcenia pedagożka, doradczyni zawodowa oraz trenerka grupowa. 30 lat zawodowo związana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, 14 lat jako doradczyni zawodowa, przez kolejne 16 lat jako kierowniczka Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a od niedawna dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, a w międzyczasie wykładowczyni akademicka. Jest też z nami pani Agata Swornowska-Kurto, socjolożka, praktyk biznesu, mentorka, prezeska zarządu agencji Grupa Artemis. Jako liderka zespołu specjalistów prowadzącego wszechstronną komunikację marketingową i PR realizuje kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz budowy świadomości wokół ważnych społecznie tematów, w tym ochrony zdrowia. Kolejnym naszym gościem jest pani Beata Januszczyk, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, ekspertka rynku pracy, menadżer publicznych służb zatrudnienia. Tak jak mówiłam, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, gdzie tworzy wspólnie ze wspaniałym i zaangażowanym zespołem nowoczesny i przyjazny urząd, w którym liczy się człowiek. Zarówno klient urzędu, jak i pracodawca oraz przedsiębiorca, ale też osoby poszukujące pracy. I ostatnim naszym gościem, którego wymienię, jest pan Tomasz Dziełak, menadżer formacji doświadczeń pracownika w PKO Banku Polskim. Pan Tomasz od 15 lat związany jest z obszarem rozwoju zasobów ludzkich, przede wszystkim w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Posiada doświadczenie zarówno w rolach specjalistycznych jako konsultant, doradca, trener i coach, ale też menadżerskich. Od 9 lat pracuje w PKO Banku Polskim na różnych stanowiskach, m.in. partnera biznesowego do spraw personalnych, menadżera zespołu partnerów biznesowych oraz menadżera do spraw produktu. Brawa dla naszych gości. Dziś porozmawiamy sobie na bardzo ciekawy temat, który dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Niezależnie tak naprawdę i od wieku trochę, i od płci, od miejsca, w którym mieszkamy. To dobrostan pracowniczy i nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, ale myślę, że warto na początek powiedzieć sobie, czym tak naprawdę jest dobrostan pracowniczy, bo to jest dosyć takie jeszcze świeże pojęcie u nas w Polsce. Tak mi się wydaje, że jeszcze niewiele osób słyszało akurat to określenie dobrostan pracowniczy, z czym ostatnio nawet się spotkałam w rozmowie ze znajomymi. Czy ktoś z Państwa? Dla mnie to sformułowanie nie jest nowe. Myślę, że pandemia jest takim fajnym katalizatorem dla nas wszystkich i testem, który pokazał, że coś, co wcześniej było traktowane jako tak zwane kompetencje miękkie, miękkie wcale nie jest. Ja jestem tutaj absolutnie przeciwniczką mówienia o tym, że na przykład kwestie związane z emocjami, stresem, z budową naszego dobrego samopoczucia i naszej odporności psychicznej to są kompetencje miękkie. Domyślam się, że na sali dzisiaj są przedstawiciele działów HR, ale również zarządy i przedstawiciele firm. I przede wszystkim ustalmy, że dobrostan to jest kompetencja twarda, którą można zmierzyć, która ma realne, wymierne efekty i skutki, które przynoszą bądź nie przynoszą korzyści danej firmy. Ja tutaj w mojej prezentacji troszkę później będę Państwu pokazywała, jak konkretnie finansowo przekłada się to na kondycję firmy, jeżeli są wśród Państwa osoby wciąż jeszcze nie przekonane o tym, że dobrostan to coś, co należy mierzyć i co jest kompetencją twardą. Natomiast
może posłużę się takim najnowszym badaniem z listopada 2021 roku, przygotowanym przez Ernst & Young, dotyczącym wyzwań dla HR-ów na 2022 rok. I poza punktem pierwszym i drugim, który dotyczy pozyskania talentów i zarządzania talentami w firmie, to przede wszystkim wypalenie zawodowe. Organizacje duże, czyli te, które firmy duże, które mają pieniądze na to, żeby prowadzić takie badania, widzą, że trzecim największym palącym problemem w ich organizacjach jest temat wypalenia zawodowego. Także dobrostan to takie piękne polskie słowo, które kiedyś ktoś przetłumaczył, próbując tłumaczyć słowo well-being. Well-being po polsku brzmi rzeczywiście troszkę jak magia, coś związanego z czymś przyjemnym, właściwie komfortowym, nie wiadomo do końca o co chodzi. Dotyczy obszaru naszego zdrowia psychicznego, dotyczy obszaru, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób komunikujemy się między sobą, w jaki sposób również budujemy naszą organizację i kulturę organizacyjną w firmie, w oparciu o jakie DNA wartości. To tak tytułem wstępu, bo każdy z tych tematów możemy za chwilę rozwinąć. Mhm. Proszę. Jeśli chciałabym dodać, ja się bardzo cieszę, że Pani dzisiaj jest tutaj z nami, bo ja Panią poznałam 17 października na naszej konferencji, którą w naszym urzędzie organizowaliśmy, poświęconą właśnie zdrowiu psychicznemu. I tam bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy od Pani, a i też takich zaskakujących, bo dla mnie było bardzo ciekawe i właśnie zaskakujące, że można to zmierzyć, że jest, naukowcy wymyślili, badacze, takie narzędzie, które mierzy poczucie zadowolenia pracownika w firmie. Natomiast do definicji dobrostanu chciałabym dodać, że no myślę, że tak, no to ogólnie to jest taki czynnik, na który wpływa no zdrowie psychiczne, tak jak Pani mówi, tak, ale myślę, że też i zdrowie fizyczne, dobre zdrowie fizyczne i takie społeczne, czyli też takie relacje, jakie się nawiązuje w firmie ze współpracownikami, relacje takie z przełożonymi, czyli też takie, jakie panują w całej organizacji, więc ja bym też tak to zdefiniowała, że to takie poczucie, poczucie bycia w firmie w dobrym zdrowiu, być usatysfakcjonowanym w pracy i mieć takiego poczucia zadowolenia z wykonywania zadań i spełnienia misji w organizacji. Więc gdybym tak tą definicję mogła dopełnić, tak bym to zrobiła. Mhm. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś tak, dodać? Ja myślę sobie, że jeżeli mówimy o dobrostanie, to no jestem z wykształcenia inżynierem i tak humanistycznie myślę, że nie chciałabym tego ująć, tylko rozwinąć na części pierwsze. Człowiek składa się z różnych obszarów i tutaj też dobrostan podzieliłabym na dobrostan fizyczny, taki, który myślę jest z nami i który pracodawca o niego dba. Jest to ergonomia pracy, są to takie typowe fizyczne miejsce pracy, konkretne rzeczy, które do tej pory oczywiście na nie zwracaliśmy uwagę, które były ważne, ale do tego właśnie w obecnych czasach, a w czasach kryzysu, które są aktualnie, no niezmiernie ważne, bez tego żadna firma nie będzie rosła w siłę, to jest to, żeby zwrócić uwagę na to, że mamy dobrostan psychiczny, dobrostan społeczny, to znaczy, że jesteśmy ważni dla firmy i też jesteśmy ważni jako zespół, i każdy z członków zespołu jest ważny dla pracodawcy. Mamy też dobrostan emocjonalny. Absolutnie, nierozerwalnie to, jak pracuje pracownik, jest związane z jego emocjami. Jeżeli jeszcze są to usługi społeczne, w ogóle usługi, to człowiek bez takiego spojrzenia na ten dobrostan swój emocjonalny nie będzie w stanie dobrze pracować. Czyli dla nas, dla pracodawców jest niezmiernie ważne, żeby jeszcze w czasach kryzysu, w takich czasach, których nigdy nie byliśmy. Mówimy o tym, że jesteśmy w czasach WUKA. Absolutnie już nie jesteśmy w czasach WUKA, bo to myślę, że było przed kryzysem wojennym. Teraz mamy czasy tak zwane czasy bani, które nie są nieprzewidywalne. One są bardzo delikatne i myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może zadziać. Także jesteśmy w trudnych czasach i jeszcze nie wiadomo, co nas czeka. Także człowiek powinien być w centrum. Mhm. Dziękuję bardzo. Mhm. Czyli dobrostan pracowniczy to jest temat aktualny, ale aktualny od kiedy tak naprawdę?
Od kiedy jest o tym głośno w Polsce, o tym, że pracownik, dobry pracownik to szczęśliwy pracownik tak naprawdę, bo chyba nie zawsze tak było. Nie zawsze to dobro było w centrum. Od kiedy to może powinniśmy spojrzeć tak na liniowo na to, co się działo przez dekady. W latach 60. zaczęło się to w Ameryce, skończyło nie tak dawno w naszym kraju. Pracuj, pracuj, zarabiaj, zarabiaj, wydawaj, wydawaj, pracuj, pracuj. Dzisiaj mówimy zupełnie inaczej, bo mówimy pracuj, pracuj, zarabiaj, zarabiaj, wydawaj, wydawaj, żyj. Żyj, żyj, żyj. Dzisiaj mówiąc o dobrostanie, oczywiście to, co powiedziały moje przedmówczynie, jest szalenie ważne, więc tak, mówimy o ogólnej percepcji i przygotowaniu nas pracujących do tego, by być w rynku pracy. Kiedy się zaczęło? Dobrostan w różnych modelach, w różnych momentach i polskiej transformacji, bo chciałbym się skupić na naszym kraju i na naszym regionie, był postrzegany w różny sposób, w różnych etapach rozwoju gospodarczego, ale też i społecznego, bo gdybyśmy spytali grono pań i panów, które są z nami, czy dbano o zdrowie lat temu, 40, 50, to zapewne byśmy usłyszeli, że tak, przecież był lekarz w zakładzie pracy, można było do niego pójść i tam różne rzeczy też byśmy przy tej okazji mogli usłyszeć. Gdybyśmy spytali kogoś, czy czuł się komfortowo na przełomie roku 2000, nie wiem, 2000-2010 w tych latach, to pewnie byśmy usłyszeli od wielu osób, które pracowały w firmach, w których wymarzyły sobie pracę, że tak, było spoko, mieliśmy coacha, mieliśmy szkolenia i to też wpływało na nasz dobrostan. Dzisiaj patrzymy już na temat dobrostanu zgoła inaczej, bo mówimy o tym, że dobrostan to też nasz wypoczynek, dobrostan pracownika to jego komfort psychiczny, to jego zdrowie fizyczne. To wszystko składa się na to, że odczuwamy ten dobrostan, ale to też łatwość w dostępie do wsparcia w obszarze psychiki człowieka. Więc już tutaj mówimy o tym wsparciu psychologów, którzy w wielu organizacjach pojawiają się i są do dyspozycji dla pracowników i współpracowników. Więc ten dobrostan na przestrzeni lat ewoluował, zmienia się i pewnie będzie się zmieniać, bo z każdą epoką rozwojową będziemy mówić i myśleć trochę inaczej o tym, będziemy inaczej definiować dobrostan i za każdym razem będziemy mogli patrzeć na to zjawisko z trochę innej perspektywy. Mm-hmm. Tutaj nawiązując do moich przedmówców, chciałabym zwrócić uwagę na, jak bardzo istotna jest świadomość pracodawców i pracowników i wiedza o tym, co tak naprawdę jest, czym jest ten dobrostan pracowniczy i jak bardzo jest on ważny. Ponieważ tak naprawdę jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu bardzo modne była taka poza pracoholika, tak, który pracował po 20 godzin na dobę, nie miał czasu na odpoczynek, wręcz się tym szczycił. To prawie norma jak stachanowców za poprzedniego systemu. Natomiast jeśli chodzi o pracodawców, to mają bardzo istotną rolę, aby pracowników uświadamiać i kreować pewną kulturę organizacyjną. Że nie chodzi o to, żeby ten pracownik pracował 20 godzin na dobę, czy nie chodzi o to, żeby go wycisnąć jak cytrynę, ale żeby była to osoba zadowolona, która ma dobre samopoczucie, ma poczucie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa finansowego, ale też stabilności pracy, co jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach, gdzie mamy, tak, jesteśmy w okresie postpandemicznym, tu jest wojna za pasem, mamy wysoką inflację, mówi się o tym, że firmy będą zwalniać pracowników. To też jest istotne. I tutaj też nawiązując do pana, jak bardzo istotne jest zdrowie psychiczne, bo to nie owocowe wtorki czy masażysta w pracy kreują ten dobrostan, tak? To jest tak naprawdę rozpoznanie potrzeb pracowników w danej organizacji i dostosowanie działalności
firmy i tych wszystkich akcji do tego, co pracownicy potrzebują, bo być może te banany we wtorek to nie jest rzecz, którą najbardziej ludzie potrzebują. Dziękuję. Mm-hmm. Teraz będzie mnie słychać, super. Prawda? Okej, drobne problemy techniczne. Ja też temu zjawisku związanemu z dobrostanowi przyglądam się też od strony pewnych trendów, które się pojawiają, bo gdybyśmy popatrzyli właśnie to, co przed chwilą było powiedziane, to od bardzo długiego czasu, niemal historycznego, mamy pewne tendencje, za to one występują z pewnym nasileniem i myślę, że to zjawisko dobrostanu, sytuacje niespodziewane czy sytuacje pandemiczne dodatkowo bardzo mocno uruchomiły. Jasne, że w różnych sprawozdaniach, strategiach wielu firm i organizacji znajdziemy tę informację o tym, jak ważny jest człowiek, jak cenny jest to nieładne słowo zasób, ale dopiero rzeczywiście od jakiegoś czasu widać bardzo mocno, jak dla firm jest to istotne, bo rzeczywiście to, co tu było powiedziane na początku, ten dobrostan, to jest rodzaj inwestycji, która się zwraca, tak? Ona może mieć mocno zwymiarowany aspekt finansowy wręcz, a z drugiej strony to jest też ten aspekt, o których mówiły też przedmówczynie, społeczny, psychologiczny, który bardzo nas mocno osadza. Ja ten dobrostan definiuję sobie zawsze też w znacznie prostszy sposób jeszcze, czyli to są te wszystkie dobre sytuacje, które są mi potrzebne w pracy, bym w niej się czuł dobrze. I rzeczywiście tam się pojawią te wszystkie elementy, o których mówiliśmy. Dodatkowo pewnie się pojawi też ta nasza perspektywa indywidualna, która może powodować, że akurat u tego pracodawcy będziemy chcieli bardziej pracować, a u innego pracodawcy może troszkę mniej. Mm-hmm. Bo tak sobie już pewnie trochę między wierszami odpowiedzieliśmy, jak pracodawca może zadbać o ten dobrostan, ale może jakieś przykłady takich konkretnych działań już pracodawców znają Państwo z swojego doświadczenia? Przede wszystkim nawiązując też do tego, co tutaj zostało powiedziane, rzeczywiście nie ma czegoś takiego jak jeden dobry program well-being czy jeden dobry program mm-hmm. związany z dobrostanem. Każda organizacja jest zupełnie inna, zatrudnia innych ludzi, zatrudnia inną liczbę ludzi, to są też różne branże. W naszej firmie przede wszystkim przekonujemy liderów do tego, aby prowadzić otwarty dialog z pracownikami. Jeżeli zmienimy to już na poziomie zarządu, taką otwartość na to, żeby rozmawiać z pracownikami, na to też są w ogóle badania, ile na dzień dzisiejszy menadżerowie czy zarząd rozmawia ze swoimi pracownikami. I dane pokazują, że jest to około 2 godzin w tygodniu. A kiedy zapytamy ich, no dobrze, a ile z tych 2 godzin tych rozmów jest o rozwoju pracownika, o jego motywacji, o jego samopoczuciu, o jego wyzwaniach, o jego problemach, to okazuje się, że zaledwie 4 minuty. 4 minuty tygodniowo menadżerowie poświęcają na rozmowy z pracownikami na te konkretne tematy. Jakbyśmy nie chcieli tutaj robić projektowanie takiego programu wellbeingowego, w 4 minuty nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się praktycznie nic, poza amerykańskim everything is okay, tak? I to jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że w Polsce cierpimy i to też nasza kampania Zrozum, Poczuj, Działaj, do której Państwa materiałów serdecznie zapraszam, wszystko jest darmowe w internecie, pokazała, że pracownicy przede wszystkim mają problem z mówieniem o tych kwestiach ze względu na takie przekonanie, że jest to temat wrażliwy, temat, który może im w jakiś sposób zaszkodzić. Przyznanie się swojemu pracodawcy, czy bezpośrednio na przykład team leaderowi, że cierpię na przeciążenia, że odczuwam ogromny stres, może być odebrane jako moją niezdolność pełną do pracy. Więc to troszeczkę tutaj wokół tego tematu robi nam się temat tabu. Na Zachodzie jest już nieco inaczej, ta otwartość na rozmowy tego typu i również specjalna infrastruktura do tego. Nawet niedawno, z dumą mogę powiedzieć, wdrażaliśmy dla jednej z korporacji pokoje, to jest takie emotional rooms, tak to się nazywało, pokoje
tłumacząc na język polski, gdzie jest taka bezpieczna przestrzeń do wyrażania swoich emocji. I w tych pokojach, drodzy Państwo, nie było takich tutaj krzeseł i takiego, można powiedzieć, dystansu i rozdzielenia trochę jak na uczelni. W zasadzie jesteśmy na uczelni, więc rozumiem, że ta sala tak wygląda. W tych pokojach siedzieliśmy wszyscy w kręgu, często na ziemi, były tam poduszki, gdzie pracownicy mogli po prostu wyżyć swoje emocje, ale byli też specjalni przygotowani facylitatorzy, którzy pomagali im rozmawiać o emocjach. W Polsce generalnie mamy problem z tym, żeby czuć i z tym, żeby rozmawiać o emocjach. My tu mówimy o środowisku pracy, ale my w ogóle nie umiemy rozmawiać nawet w życiu tak zwanym prywatnym o tym, tak? To są podstawowe kompetencje, których nam brakuje. Brakuje nam tego i to widać między innymi w tym, jak wychowywane są dzieci. Dzisiejsze będzie pewnie dzisiaj mowa o pokoleniu Z i o tym, jaką ma charakterystykę, to między innymi jest dlatego, że rodzice nie byli w stanie wentylować emocji swoich dzieci, nie byli w stanie rozmawiać z nimi o tej najwrażliwszej części ich psyche. No ale nie możemy oskarżać rodziców, bo ci rodzice, czyli to pokolenie Y, miało swoich rodziców w pokoleniu Z, które to pokolenie już w ogóle nie umiało rozmawiać o emocjach. To było pokolenie tych naszych rodziców, dalej dziadków, którzy pracowali przede wszystkim po to, żeby się dorobić. Ich marzeniem był, nie wiem, wyjazd za granicę, to już w ogóle na przykład do Egiptu, na jakiś wyjazd all inclusive, posiadanie samochodu i własnego M3. Te dzieci, czyli milenialsi, to było środowisko, jest środowisko, które ma ogromne ambicje i pracuje po to, żeby tym dzieciom było lepiej. No ale teraz mamy te Zetki, które mają mnóstwo swoich wyzwań, są dziećmi wysoko wrażliwymi i przede wszystkim wychowanymi w internecie. Tutaj się rodzi cała przestrzeń do dyskusji na temat tego, jak ci pracownicy, to pokolenie Z, w jaki sposób wejdą na rynek pracy, bo już wchodzą, już mają 17, 18, 19 lat i jaki typ pracownika to za chwilę będzie, w jaki sposób przygotować mu tą infrastrukturę. I to są zupełnie inne projekty wellbeingowe. W zależności od tego, w jakim wieku jest nasz zespół, w jakiej branży działamy, czy są to pracownicy fizyczni, czy pracownicy umysłowi, tak zwani, tak, biurowi, to za każdym razem będzie coś innego. Zachęcam do kreatywności, do otwartego dialogu, do nawet nie badań, bo kiedyś, pamiętam jeszcze przed pandemią, wdrażaliśmy takie programy badania, taki barometr, który był raz na rok, diagnoza samopoczucia i tam było mnóstwo różnych pytań, nie tylko z zakresu samopoczucia i well-beingu, bo zazwyczaj właśnie zarządy traktowały ten well-being jako coś totalnie miękkiego, coś, nad czym nie warto sobie zawracać głowy. Pandemia miała jeden swój plus, to był katalizator, który wskazał nam wszystkim potrzebę zaadresowania tematów związanych z mental well-beingiem, tak, ze zdrowiem psychicznym. No i teraz mamy taki pivot, jak te modne słowa, buzzwordy w socjologii, w biznesie, szczególnie tutaj w Polsce są atrakcyjne, więc będę tutaj od czasu do czasu takie coś wnosić. Zrobiliśmy pivot i teraz wszystkie organizacje starają się dopasować swoje te właśnie owocowe czwartki, jakieś może karnety na siłownię i przerzucić ten budżet może na coś innego. Tylko pytanie, na co? No i nie raz w roku badanie, drodzy Państwo, tylko raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. I nie mówię o wielkiej ankiecie, wystarczą trzy pytania, taki puls emocji, które są w naszym zespole. Bardzo jest istotne, żeby przygotować też liderów do tej roli. Lider dzisiaj to nie tylko osoba, która ma egzekwować KPI-e i dawać kolejną agendę zadań, ale to jest osoba, która powinna mieć szkolenie wcześniej na temat tego, w jaki sposób rozmawiać o emocjach ze swoimi zespołami i jak w ogóle rozpoznawać trudności, konflikty i kryzysy psychologiczne. To są trudne umiejętności, dużo twardsze niż nie jedna twarda, ale warto w to inwestować. Ja chciałabym tak praktycznie, to znaczy najważniejsze jest to tutaj, że pani powiedziała o tym, że dobrze by było, żeby właśnie pracownicy mieli świadomość, że trzeba zadbać o swój dobrostan. Ja bym jeszcze poszła dalej. Myślę, że należałoby rozpocząć od świadomości pracodawców. Po prostu nic się nie zmieni, kiedy świadomość pracodawców
tym zakresie się nie zmieni. Najpierw należy pracować nad programami właśnie świadomościowymi odnośnie pracodawcy, pracowników, żeby uświadomić im też swoją sytuację. Należałoby następnie w każdej firmie zdiagnozować problemy w zakresie wellbeingowym, które akurat są bardzo specyficzne, bo nie ma jednej recepty, absolutnie nie ma i nie będzie jednej recepty dla firm, żaden podręcznik nie ujmie wszystkiego, zawsze będzie ta wrażliwa specyfika danej instytucji. Kolejna sprawa, no trzeba by było wtedy przystąpić do takiego etapu, który się nazywa napraw, lecz i utrzymaj, czyli napraw to, co może zepsułeś, jeżeli chodzi o pracodawcę, potem zrób to, żeby było dobrze, bo proszę pamiętać, że zawsze za to, co się dzieje w firmie, odpowiada pracodawca, tak? To nie jest tak, że są źli pracownicy, zawsze pracodawca odpowiada, bo ma narzędzia do tego, żeby nad tym pracować. Można nie mieć czasu na takie pewne twarde procesy w firmie, ale jeżeli pracownik mi powie, nie na wszystko pracodawca będzie miał czas, nie na wszystkie sprawy będzie miał czas, ale kiedy pracownik potrzebuje porozmawiać o swoich sprawach osobistych, z którymi chodzi pół roku, rok, miesiąc, powinien pracodawca wysłuchać tego pracownika i zobaczyć, co się dzieje. Kolejna to, i to może załatwić sprawę, że wydajność pracownika wzrośnie, bo czasami wychodzi, czasami jest to taka drobna rzecz, która jest w mocy pracodawcy, na przykład kolokwialna sprawa. Dziecko powinno być w szkole na 8 rano. Pracownik pracuje od 7:45. To przyjdź, pracowniku, do swojego pracodawcy, porozmawiaj, czy byłaby możliwość rozpoczęcia pracy 8:15, bo może nie obsługuje klienta ten pracownik, tak? Może jest taka możliwość zastosowania elastycznego czasu pracy. Chodzi, to jest przykład, to są drobiazgi, ale zobaczcie, jak to rozwiązuje problem w danej rodzinie, bo to nie jest kwestia pracownika. Rozmawiamy z pracownikiem, ale za nim stoi cała rodzina, więc jeżeli nie będziemy widzieli takiej perspektywy pracownika i rodziny, to wielu rzeczy nie rozpoczniemy, bo problemy często nie wynikają z pracy, one wynikają ze środowiska, w którym jest. Także tu pracodawca no, ma wielką rolę do spełnienia i jakby wierzę w tą moc, że można wiele zrobić. Nie zmienimy świata dla wszystkich, ale zmiana jednej rzeczy dla jednego człowieka, dla niego zmieni świat. I uważam, że warto, tak, żeby na tych jednostkach pracować, a kropla drąży skałę. Dziękuję. Proszę. Znaczy, ja cieszę się, że tutaj Batko powiedziałaś o tym. Mi się też wydaje, że przykład powinien iść z góry, jeśli pracodawca, czy szef, czy dyrektor instytucji będzie wyraźnie akcentował, że słuchajcie, jesteście dla mnie ważni i ważny jest człowiek i jego potrzeby, to mi się wydaje, że to już też rozwiązuje, jakby daje pole do działań, żeby sytuację w firmie, czy w przedsiębiorstwie, czy w urzędzie poprawić. Ja reprezentuję Wojewódzki Urząd Pracy, jestem dyrektorką od niedawna, ale moje pierwsza taka misja, którą też przedstawiłam na spotkaniu z kierownictwem, to jest taka, że pragnę stworzyć przyjazny urząd, przyjazny nie tylko dla klientów, ale przede wszystkim dla pracowników. I moim zdaniem emocje, o których pani mówi, oczywiście one są bardzo ważne, natomiast one są też skutkiem czasem sytuacji, która się dzieje w pracy czy w domu. I moim, ja to widzę tak, bo widziałam też nawet chyba w pani raporcie z badań, gdzie pracownicy wyraźnie mówią, że najbardziej w pracy przeszkadza im zbyt dużo stresu, zbyt dużo obowiązków. Więc to dla mnie też jest taki sygnał dla pracodawcy, dla kadry kierowniczej czy menedżerskiej w firmach, że postarajcie się zrobić tak, żeby w każdym zespole, w każdym wydziale był w miarę zrównoważony podział obowiązków. Nie przesilajmy pracowników, bo mamy taką tendencję, osobiście też temu uległam sprzed wielu laty, że jeśli mamy pracownika w wydziale, w firmie, który jest super, świetnie zadania realizuje na czas, jest, ma inicjatywę i wszystko zrobi na najwyższym poziomie, to jesteśmy tacy skłonni go troszeczkę tak wykorzystywać, bo wiemy, że on to zrobi dobrze. Pozostali nauczą się w tej sytuacji bardzo dobrze funkcjonować i tak naprawdę w efekcie prowadzimy do tego, że jeden pracownik pracuje bardzo ciężko,
a inni mogliby więcej, a tak się nie dzieje. Ja jeszcze ze swojego doświadczenia, co chcę powiedzieć, no ja jestem może na początku tej drogi, ja chcę wprowadzić te zmiany i pewnie to będzie z czasem. Natomiast wydaje mi się, że to powinna być przede wszystkim taka, nie wiem, takie uświadamianie, taka edukacja dwupoziomowo. Ja tak przynajmniej do tego podchodzę, że na początku myślę, że trzeba pracować z kadrą menedżerską, z kadrą kierowniczą, uczulać na to, że zwróćcie uwagę na swoich pracowników, nie zarzucajcie ich zadaniami, posłuchajcie, co mają do powiedzenia, otwórzcie się na nich. Zwróćcie uwagę, w jakim przychodzą nastrojem do pracy. Jeśli widzicie, że coś się dzieje, zapytajcie o to. Bo moim zdaniem to jest najważniejsze, że pracownik tak naprawdę wykonuje pracę no, na korzyść firmy, przedsiębiorstwa czy urzędu. No to przede wszystkim pracownik, kadra menedżerska, kadra kierownicza przede wszystkim ma za zadanie stworzyć mu warunki do rozwoju, tak? Bezpieczne warunki pracy, bo to, co też mówiliśmy z definicji dobrostanu, ja też tak to definiuję, że to jest również ergonomia stanowisk pracy, bo pracy musi pracownik czuć się bezpiecznie. Oczywiście też no, stabilność jak najbardziej, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, fizyczne bezpieczeństwo. Więc ja bym to widziała tak jakby dwukierunkowo, pracować z kadrą menedżerską, uczulać na potrzeby swoich pracowników. Myślę, że tutaj dużo mówić o komunikacji, otwartości, żeby stworzyć takie poczucie zaufania, bo pracownik, który nie ma zaufania do swojego kierownika, no nie otworzy się i z problemami z nimi nie pójdzie. Natomiast też myślę sobie, że uświadamianie też pracowników, bo z mojej obserwacji pracownicy nie są asertywni. Czasem nie potrafią się obronić przed, nie chcę powiedzieć agresją, bo to nie o to chodzi, ale przed takim właśnie natłokiem zadań. Przyjmują zadania, wiedząc już, że nie są w stanie tych zadań zrealizować. Boją się, na pewno boją się oceny, boją się, nie wiem, konsekwencji. Natomiast no, prowadzi to do tego, że rzeczywiście robią rzeczy ponad siły i w efekcie no, dochodzi do wypalenia, do frustracji, no i w efekcie też jakby straci na tym przedsiębiorstwo czy pracodawca, bo taki pracownik no niestety wydajny nie jest. A jednak takie poczucie dobrostanu, zadowolenia pracownika no ma wpływ na pewno i pewnie o tym też jeszcze będziemy mówić, na wydajność pracownika, tak? Mhm. Na jego, no, na wydajność, bo też no, z raportu już nie pamiętam, akurat chyba nie z pani wyczytałam, że pracownik, który czuje zadowolenie w pracy, jest życzliwszy dla klientów, chętniej udziela informacji, chętniej udziela pomocy, więc tak naprawdę to wszystko, zwróćcie uwagę, ma wpływ na to, jak urząd postrzegany jest na zewnątrz, bo jeśli klient, urząd, czy no ja mówię w imieniu urzędu, przyjdzie do urzędu z prośbą o pomoc, jeśli zostanie obsłużony naprawdę życzliwie i na najwyższym poziomie, no to też i do otoczenia idzie informacja, że to jest naprawdę super urząd. Więc myślę, że korzyści z tego, żeby dbać o pracowników jest naprawdę bardzo wiele. Tylko rzeczywiście powinniśmy no, z góry dawać przykład i kaskadowo w dół walczyć przede wszystkim o to, żeby raz kadra kierownicza doceniała, widziała przede wszystkim swoich ludzi, widziała ich potrzeby, ich problemy, no i pracownicy też, żeby potrafili się przed tym bronić. No i też uważam, że drzwi szefa powinny być otwarte dla każdego pracownika. Dziękuję. Ja tylko dodam, że tutaj przedmówczyni mówiła o tym, że jest to, że to jest kwestia bardzo ważna. Dodam, że 62% Polaków doświadczyło wypalenia zawodowego. To plasuje nas na trzecim miejscu w Europie, więc nie można mówić, że problemu nie ma, tylko jest czas na to, czas kryzysu, żeby się za problem wziąć. Każdy po kolei. Mhm. I świadomość, naprawdę już przeżyliśmy tyle różnych trendów, więc myślę, że czas na ten trend chyba dla ludzi najważniejszy, mhm. Zadbać o ten dobrostan. Tylko mi się wydaje, że świadomość pracodawców to jedno, ale też przez to, że żyjemy tak szybko, nie zawsze sami pamiętamy o tym, żeby zadbać o siebie. Czyli to też myślę misja dla samych pracowników, żeby zwrócić uwagę na to, żeby sami dobrze czuli się w miejscu swojej pracy i tak jak mówiła pani o tej asertywności, żeby potrafili też powiedzieć nie, kiedy, no, kiedy trzeba powiedzieć nie, tak? Tematów mamy bardzo dużo, bo to jest naprawdę szeroki zakres. Mówiliśmy sporo o kryzysach, o tych różnych sytuacjach, które nas ostatnio spotykają. Więc może warto powiedzieć o tym, czego nauczyła nas pandemia, jeżeli chodzi o rynek pracy, o życie pracowników, pracodawców, bo myślę, że to też była taka spora lekcja
i bardzo obszerna. I co nam po niej zostało dzisiaj? Jak Państwo to widzą dzisiaj? Na przykład, no nie wiem, najpierw głośna zdalna praca. Na początku szok. Teraz niektórzy twierdzą, że to było lepsze rozwiązanie. Lepiej się w tym odnajdują. Mam wrażenie, że to zależy też od człowieka. Jak Państwo to widzą, ten temat pandemii, zmian, jakie wprowadziła na rynku pracy? Proszę. Jeśli chodzi może o tematy z mojego własnego doświadczenia, więc w pierwszej kolejności pandemia jakby wymusiła w nas i w moim zespole taką pewną większą elastyczność i kreatywność, ponieważ musieliśmy się szybko przystosować do nowych wyzwań, do nowych wymogów też prawnych, których trzeba było dopełnić, dostosować miejsce pracy i warunki do tego, aby pracownicy czuli się bezpiecznie pod kątem zdrowotnym, ale też żeby mogli tą pracę wykonywać. Dalej konieczna była trochę taka przyspieszona też automatyzacja w firmie, ponieważ nie każdy pracownik biurowy miał swój laptop, tak? Część osób pracowało z komputerami stacjonarnymi, więc trzeba było też to szybko załatwić. Zorganizować miejsce pracy w domu, z tym, że też część osób, w tym ja bardzo nie lubię pracy z domu, to może jestem jedną z osób nielicznych, więc bardzo chętnie przebywałam w tym czasie w firmie. Natomiast potrzebne było też zrozumienie dla części pracowników, którzy pandemii strasznie się obawiali. Oni byli wręcz przerażeni, nie chcieli wyjść z domu i też trzeba było okazać dla nich zrozumienie i tak zorganizować im pracę, żeby oni mogli czuć się bezpiecznie i sobie spokojnie tę pracę wykonywać w warunkach domowych. Druga rzecz była to też większe spojrzenie właśnie na temat psychicznego bezpieczeństwa pracownika, ale też przekazywanie im informacji. My u nas w firmie przyjęliśmy taki system, że pracownicy byli na bieżąco informowani o zmianach zasad sanitarnych, o tym, jakie są zmiany w przepisach, tak, co trzeba zrobić, jak przyjdzie sanepid na kontrolę. I oni byli bardzo wdzięczni, ponieważ każdy z nas był zarzucony tak dużą ilością informacji, że przez to, że w firmie zrobiliśmy taki kanał informacyjny, oni się czuli znacznie bezpieczni. Oni mieli na czas informacje, co się dzieje, co trzeba dopełnić, nie wiem, kiedy trzeba zakładać maseczkę w autobusie, a kiedy nie trzeba. Więc to też spowodowało takie większe poczucie empatii ze strony kierowników i menedżerów, że trzeba było też częściej z tym pracownikiem rozmawiać. Nie można go było widzieć w biurze, tak? Więc wszystkie spotkania przenieśliśmy w zasadzie na Teamsy. Także to też wymusiło od nas większą kreatywność, ponieważ również do naszych klientów musieliśmy robić prezentacje multimedialne. Nie można było pojechać i pokazać naszych produktów. Także z jednej strony duża kreatywność, z drugiej strony zrozumienie dla pracy zdalnej, która nam się do tej pory utrzymała, z tym, że już nie jest zupełnie zdalna, ale praca hybrydowa i też większa akceptacja ze strony menedżerów, że ten pracownik w domu też tą pracę wykonuje, a nawet może ją wykonywać lepiej, bo jest bardziej skupiony, może też się zająć dzieckiem, jeżeli ma w tym czasie, tak, czy chociaż przypilnować, ponieważ też wiemy, że wiele szkół nie miało zajęć, więc trzeba było wykazać zrozumienie, no zwłaszcza dla rodziców, którzy musieli z tymi dziećmi zostać, a nie chcieli brać zwolnienia lekarskiego, tak, czy chcieli dalej wykonywać dobrze swoją pracę. Także to nam po pandemii zostało, że my ciągle jesteśmy tacy mocno elastyczni i więcej wagi przykładamy dla właśnie informowania pracownika, dla jego zdrowia psychicznego, dla jego dobrostanu, żeby on się dobrze czuł. Jak lepiej wykonuje pracę w domu, to niech w tym domu zostanie. I wtedy nic się dla firmy złego nie dzieje, a wręcz przynosi to większe korzyści. Mm-hmm. Ja oddam głos panu Hubertowi. Pan Hubert chciał coś powiedzieć. Dziękuję. Tak wracając do jeszcze tego wcześniejszego wątku na chwilę, bo oczywiście owocowe wtorki mogą budzić śmiech i pewne rozrzewnienie u niektórych. Natomiast tych przykładów pojawia się w naszej przestrzeni coraz więcej, bo wiele firm właśnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników stwarza już konkretne rozwiązania i są to, co byśmy nie mówili, chociażby spotkania z psychologiem, który jest dostępny. Niektóre z korporacji też wprowadzają swoim pracownikom opcję tego, że mogą tworzyć, czy korporacje zezwalają w swoich siedzibach na tworzenie punktów odbioru produktów, które są kupowane z tych platform typu lokalny rolnik, tak, żeby nie jeździć po mieście i nie szukać mojego punktu, w którym mam odebrać zamówione jedzenie, więc ten punkt może być zlokalizowany też na naszym piętrze, w naszym centrum. To jest
o czym rzadko mówimy, ale pojawiają się duże przedsiębiorstwa i tutaj akurat idzie, mówię o dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które działają też w naszym regionie, to jest chociażby tworzenie przedszkoli, które powstają przy zakładach pracy i one też są pewną odpowiedzią na potrzeby rodziców, którzy i które no, muszą pogodzić rodzicielstwo, tacierzyństwo z pracą zawodową i chcą to godzić, ale niekoniecznie chcą się godzić na to, żeby jeździć przez 2 godziny w korku w jedną i w drugą stronę, żeby dziecko zabrać, przewieźć, odwieźć i robić jeszcze to wszystko w międzyczasie pracy. To też podejście pracodawców, tutaj pani mówiła o pracodawcach, że musimy edukować pracodawców, musimy edukować pracowników. Ja wychodzę z założenia, że jesteśmy w czasie, kiedy naocznie dostrzegamy zmiany, że proces pracy nie jest już produkcją liniową. To nie jest tak, że zarząd siedzi za swoimi wielkimi biurkami, potem jest długi, długi, długi korytarz, potem jest wielki sekretariat, a potem jest cała linia produkcyjna. I jak ktoś tam wyda na górze polecenie, to potem tak schodzi szczeblami w dół, w dół, w dół, aż w końcu dotrze do przysłowiowego Kowalskiego, który usłyszy 15 wersję zarządzenia zarządu. Zarządy są wśród pracowników. Dzisiaj widzieliśmy nagrodzonych przedsiębiorców i gdybyśmy na otwarciu dzisiejszego wydarzenia i gdybyśmy spotkali, czy zapytali ich o to, jak pracują, jak zarządzają, to każdy z nich odpowiedziałby w zupełnie inny sposób, ale jedno byłoby, i jestem o tym święcie przekonany, niezmienne. Rozmowy ze swoimi zespołami. One nie będą ułożone i nie da się pewnie w żadnej organizacji ułożyć tak pracy, żeby z każdym pracownikiem indywidualnie rozmawiać co z jakimś tam ustalonym trybem, tak, że będzie to raz w tygodniu. Ale kontakt z pracownikami na pewno jest tym, co definiuje wiele organizacji skutecznie działających na rynku, bo idąc dalej, mówimy o odpowiedzialności za miejsca pracy. Dzisiaj, i pokazuje to też ten czas postpandemiczny, odpowiedzialność za pracę, za miejsce pracy, za rynek pracy jest po obu stronach. I nie mówimy, czy coraz częściej organizacje, zarządy organizacji mówią, nie jesteśmy pracodawcami, czy nie jesteśmy szefami, jesteśmy częścią teamu, jesteśmy częścią zespołu, tak jak i wy jesteście częścią zespołu. To każdy i każda tworzy jakość, jakość produktów, jakość usług, które są świadczone i każdy i każda z osób będących w organizacji, czy są to pracownicy, czy są to współpracownicy, czy osoby na zlecenia, tworzą jakość pracy, bo to my wszyscy, jeżeli będziemy brać odpowiedzialność, a bierzemy już coraz częściej odpowiedzialność za swoje miejsca, również kształtujemy i tworzymy to, co na końcu daje wymierny efekt naszej stabilności, naszego poczucia samorozwoju, bo coraz częściej w badaniach widać, że pokolenie, ale o tym pewnie też będziemy w kolejnych punktach mówić, nowe pokolenia wchodzące w rynek mówią o tym, że praca ma dawać samorozwój i ma dawać satysfakcję. To już nie jest zaciskanie zębów i to, co słyszeli moi rodzice i też słyszałem to z ich relacji, gdy przychodzili do domu, no muszę zacisnąć zęby i pracować, no bo przecież nie ma tych miejsc pracy. No dzisiaj mamy w naszym województwie stosunkowo niskie bezrobocie. Osób bezrobotnych jest sporo, ale to też nie determinuje takiego wprost podejścia, że dobra, mamy wszyscy pracę, tak? A z drugiej strony mamy dużą otwartość na to, żeby zmieniać miejsca pracy, dopasowywać się do organizacji i szukać organizacji, które są w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Nie tylko te finansowe, ale również te czysto ludzkie, emocjonalne. Co nam pozostało po pandemii? Pandemia wywróciła nam całkowicie do góry nogami myślenie i dzisiaj nikt, czy nie, może nie tak, i dzisiaj możemy
swobodnie wejść do organizacji i powiedzieć: tak, mam we wtorki o godzinie 15:30 spotkanie z terapeutą i w tym czasie nie będzie mnie w pracy. I nikt się nie dziwi. Znaczy, nikt nie powinien się dziwić, bo to jest trend, który i rzeczywistość, która już nas spotkała i pandemia to zmieniła. Zmieniła pandemia również to, że możemy pracować z każdego miejsca. Czy będziemy siedzieć w biurze, czy będziemy siedzieć w kawiarni, w domu, czy będziemy siedzieć w strefie coworkingowej, ale no, będąc na Warmii i Mazurach, no, nie sposób powiedzieć, że czy będziemy siedzieć na pomoście nad jeziorem. I oczywiście tutaj jest zupełnie inny i obszerny temat tego, w jaki sposób wykorzystać potencjał Warmii i Mazur do tego, żeby pokazywać potencjalnym nowym mieszkańcom, ale też przedsiębiorcom i pracownikom, że może być to idealne miejsce do pracy. Oczywiście widać to w niektórych miejscach, gdy ludzie mogący pracować całkowicie zdalnie wybierają, rezygnują życie w dużych miastach i wybierają zakątki Warmii i Mazur, przeprowadzają się tutaj, pracują na pomoście tak zwanym, a do centr czy do siedzib firm jeżdżą raz na kilka tygodni, żeby podsumować jakieś etapy. Więc to nam pozostaje po pandemii. Po pandemii zostaje również większa otwartość na potrzeby i pracowników, i pracodawców, bo jedna i druga strona zrozumiała w okresie pandemii, że tworzy jedno, że to nie są dwa oddzielne obozy. I z tego powinniśmy chyba wszyscy się cieszyć, że przestajemy w Polsce... Przepraszam, ja przerwę, bo czas jest ograniczony. Już kończę. Ostatnie słowo, jeśli mogę. Proszę dziękuję. Przepraszam za wejście w rolę, Już kończę. Dynamika musi być. Jeżeli... No i się wypiłem. Dobra, to kończę. No, ja tylko... Zespół. A ja wracając do tego, co jest tematem, co nam zostało po pandemii, to myślę, że tak podsumowując ten temat, tak, należałoby powiedzieć, że po pandemii nam zostało to, jak bardzo za sobą tęskniliśmy. Tak, jak bardzo nam brakowało tych kontaktów. I to tak, znowu ten człowiek znowu jest na pierwszym miejscu, że jednak praca pracą, ale te relacje są niezwykle... I komunikacja, i relacje są niezwykle ważne. Naprawdę niezwykle ważne i to nam pokazało. Na pewno ekstrawertycy bardzo tęsknili, introwertykom było akurat, tak, pewnie pandemia by mogła trwać nadal. I też to pokazuje, jak różni jesteśmy. Jak różni jesteśmy, ale to, co jest pozytywne, to pokazało nam, jak bardzo chcemy pracować razem, chcemy być w zespołach, a nie sami gdzieś tam w domach pozamykani. Krążymy już tak sobie wokół tego tematu pokoleń na rynku pracy, a widzę na sali, że mamy reprezentantów minimum 3 pokoleń. To jak to z nimi jest? Jak to jest z oczekiwaniami tych pracowników i jak to jest, tak jak pani Agata mówiła, że już pracodawcy się zastanawiają z tym kolejnym pokoleniem, które wkrótce wkroczy na rynek pracy. Czego dotyczą te obawy pracodawców? Czego mogą chcieć ci młodzi pracownicy? Właściwie to nie wiem, od czego zacząć, ponieważ pytanie jest niezwykle ważne i chciałabym się do niego odnieść, ale też tutaj się pojawiło kilka wątków, które moim zdaniem wymagają albo z punktu też widzenia państwa byłyby bardzo interesujące do pogłębienia i też zostałam poniekąd wywołana, jeżeli chodzi o wyniki badań, więc może też oszczędzając czas poproszę panią o opuszczenie prezentacji i postaram się bardzo szybko przekazać państwu esencję. To jest bardzo trudne, proszę mi wierzyć, bo każdy z tych slajdów to lata studiów. Natomiast
To przejdźmy może na ten slajd numer dwa. Tak, pani tutaj już mówiła o tym, że świat WUKA się trochę zdezaktualizował. Mówimy dzisiaj o świecie i modelu bani, aczkolwiek są elementy z tego świata WUKA, które też odpowiadają na poprzednie pytanie odnośnie tego, co nam zostało po pandemii. To jest, proszę państwa, można powiedzieć, choroba, tak? Mamy zmienność, niepewność, wieloznaczność, złożoność. Świat bani wnosi nam kruchość, czyli i brak w ogóle przyczynowo-skutkowego połączenia. Czyli dzisiaj się coś dzieje, a jutro się dzieje coś zupełnie innego i jesteśmy kompletnie w potrzasku, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć na podstawie żadnych doświadczeń z przeszłości. Żaden skutek nie wywołuje danej przyczyny i odwrotnie, żadna przyczyna nie wywołuje danego skutku. Także całe myślenie logiczne, które nas nauczono jeszcze w podstawówce, w tym momencie można powiedzieć, się dezaktualizuje, żeby nie powiedzieć wręcz idzie do kosza na śmieci. Futuryści mają ogromny problem w tym momencie, żeby cokolwiek przewidzieć. To pokazała właśnie pandemia, potem pojawił się kolejny stresor w postaci wojny w Ukrainie. Mamy teraz kryzys energetyczny, mamy galopującą inflację i co jeszcze? Już nam się wydaje, że pewnie nic, bo tyle już było, a możemy być bardzo w tym momencie zaskoczeni. Zatem odpowiadając na pytanie, co nam zostało po pandemii, proszę pamiętać, że każdą chorobę można wyleczyć tym, co nam zaszkodziło. Jest takie staropolskie w ogóle powiedzenie, lecz chorobę tym, co ci zaszkodziło. Więc spójrzmy na zmienność. Zmienność możemy przede wszystkim próbować taką dużą elastycznością zmienić. Musimy się nauczyć elastyczności. Im bardziej elastyczne też będą zespoły i pracodawcy, ale też i pracownicy, to tutaj jakby nie, i zarówno jedna, jak i druga grupa wymaga wsparcia, bo pracodawcy to rzeczywiście są ci, którzy inspirują i ci, którzy dają przestrzeń i ci, którzy pokazują, że można, a pracownicy są ci, którzy powinni nabyć asertywności. Też było o tym tutaj trochę mowy. Ale żeby móc być asertywnym, to przede wszystkim trzeba mieć poczucie bezpieczeństwa psychologicznego. Nie da się jednego mieć bez drugiego. Jeżeli chodzi o niepewność, gromadźmy źródła wiedzy różne. Nie z jednego punktu, tylko i wyłącznie, ponieważ dzisiaj mogę mieć takie zdanie, ale jutro mogę mieć zupełnie inne, ponieważ przyjdzie zupełnie nowy raport, zupełnie nowe dane. Jedna stacja telewizyjna mówi to, druga stacja telewizyjna mówi to. Najlepiej tworzyć różne kręgi, niezmiernie różnorodne i otworzyć się na to, że być może się mylę, tak? Być może się mylę i to też jest coś, co nam zostało po pandemii. Poniekąd trochę się tego wszystkiego przez pandemię uczyliśmy i te kolejne stresory też nas tego uczą. Wieloznaczność i złożoność. Złożoność, czyli upraszczajmy. Jeżeli jesteśmy w stanie uprościć strukturę organizacyjną w naszej organizacji, to to zróbmy. Nie potrzebujemy kolejnych pięter, jak w jakimś Sky Tower, kolejnych hierarchii i takich ścieżek, jak dla wyścigów szczurów, które były jeszcze jakiś czas temu bardzo popularne w Polsce, lata 90., początek lat 2000. To wszystko jest historia o tym, jak wspinać się po tej tak zwanej symbolicznej drabinie, prawda? Dzisiaj trendy i właściwie zjawiska, można powiedzieć, bo trend określa nam jakiś początek, jakiś koniec. Ja bym mówiła tutaj o zjawiskach, ponieważ sądzę, że te rzeczy będą z nami już na zawsze. To się nie skończy. To, że to poczucie, że być może znowu kiedyś będzie normalnie, musimy sobie już od tej chwili powiedzieć nie, drodzy państwo, nie będzie i cała nasza nowa rzeczywistość polega na tym, że będzie oparta o zmianę. I im bardziej nauczymy się też z psychologicznego punktu widzenia elastyczności, otwartości na to i założymy od razu z samego rana, kiedy będziemy medytować, zachęcam wszystkich, ja to robię od ponad 10 lat codziennie, że dzisiejszy dzień będzie przynosił zmianę, to już jest lżej, na samym starcie. To jest już między innymi ta świadomość, o której panie też mówiłyście. Zatem to jest jedna rzecz, ale przejdźmy kolejny slajd. Tak, no tutaj mówimy o tym, że do 2030 roku najpopularniejszą chorobą cywilizacyjną na świecie będzie depresja według danych WHO, ale przejdźmy jeszcze dalej, bo to jest coś, co też ma znaczenie. Drodzy państwo, w Polsce mamy oszacowane, że na zaburzenia psychiczne choruje 8 milionów Polaków, natomiast to są dane, ja już to wiem na pewno, niedoszacowane, ponieważ wiele chorób psychicznych i zaburzeń w ogóle nie jest zdiagnozowanych. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że nas dotykają. Na przykład przewlekłe zmęczenie. A, no to jest pewnie normalne, no bo tyle się dzieje, tyle bodźców. To jest normalne, że przez 3-4 tygodnie codziennie się czuję, czy czuję tak zmęczony, czy zmęczona.
bezsenność. Każdy na to cierpi, to jest też normalne. Stres, no kto nie ma stresu w pracy? Zaburzenia odżywiania. Kto by pomyślał, prawda, że to może być związane z chorobami, zaburzeniami psychicznymi. Nadmierne objadanie się, zajadanie emocji. Tak bardzo popularna sprawa, emotional eating. Ja się właśnie przygotowuję w tej chwili do kolejnej kampanii stricte zadedykowanej temu tematowi. Będziecie Państwo zaskoczeni, ile z nas tak naprawdę zajada emocje, a nie swój głód fizyczny, tylko swój głód emocjonalny. Bardzo ciekawy temat. Drodzy Państwo, to są wszystko zaburzenia na tle psychicznym. My mówimy o tych najbardziej spektakularnych. Te dane pokazują depresję, pokazują schizofrenię, pokazują psychozy, pokazują zaburzenia takie nerwicowe, nerwice natręctw. Oczywiście, to są dane z ZUS-u, więc one są na pewno niedoszacowane. Poproszę o kolejny slajd. No właśnie, i dlaczego warto zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne? Drodzy Państwo, to się opłaca, jeżeli te tematy takie związane z tą całą częścią relacyjną, miękką, tak zwaną, Was nie przekonują, to przejdźmy na kolejny slajd. I jeszcze na kolejny? Tak, okej, dziękuję, tu mamy liczby. Więc tak, inspirując się tym, co się dzieje też między innymi w Stanach Zjednoczonych, Towarzystwo Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów stworzyło taki kalkulator, gdzie każdy z nas tutaj może wejść na ten kalkulator i sobie obliczyć, ile go jego organizacji fizycznie, tak, finansowo kosztuje brak dbania o zdrowie psychiczne u nich w firmie. I teraz to jest taka prosta dana dla wyobraźni. Mamy powiedzmy przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób. 100 to nie jest, to jest taka średnia firma w Polsce. 100 pracowników oznacza, już dzisiaj ze statystyk wiemy, że co najmniej 20 z tych osób choruje na depresję bądź wypalenie zawodowe. I znowu, ja nie mówię o innych kolejnych rzeczach związanych ze stresem, bezsennością, bólem głowy, na przykład kwestią związaną z problemami układu krążenia. Często ataki paniki mylimy razem z tak zwanym zawałem. To są dwie różne rzeczy, ale mają bardzo podobne symptomy. Ja mówię wyłącznie o tych najbardziej spektakularnych, tak? Depresja i wypalenie zawodowe. Od razu załóżmy, że z tych 100 osób, 20 osób choruje na te zaburzenia. To oznacza, według danych ZUS, że te osoby wezmą w ciągu roku 540 dni absencji, tak, z tytułu L4 od psychiatry. Nie mówię o tych L4-kach od na przykład kardiologa, czy od właśnie internisty, który stwierdzi jakieś zaburzenia odporności, bo to też są często psychosomatyczne rzeczy. Mówimy o tym tylko i wyłącznie. To oznacza, że ta organizacja na tych tylko 20 pracownikach traci 192 672 zł rocznie. I teraz jest drugie zjawisko, na to nakładające się. Tu mówimy o absencji, o tych fizycznie pracownikach, których nie ma. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wielu z nas, mimo tego, że czuje się źle, mimo tego, że często rano nawet nie jest w stanie wstać z łóżka, nie mówiąc o tym, żeby wykrzesać z siebie jakąkolwiek energię do pracy, ale mimo to przychodzi, ponieważ boi się zwolnienia, boi się złej oceny, po prostu chce być w pracy. To jest tak zwany prezentyzm. To zjawisko ma swoją nazwę, nazywa się prezentyzm. Czyli owszem, jestem ciałem w tej pracy, no nikt mi tego nie może zarzucić, ale moja produktywność jest zerowa albo bliska zeru. Nie jestem w stanie nawiązać żadnej pozytywnej relacji z moimi współpracownikami, nie mówiąc już o tym, co też Pani mówiła, jak o relacji z moimi klientami. Jeżeli ja mam odebrać telefon od klienta, bądź nawiązać jakąkolwiek relację czy rozmowę z petentem, tak, nie jestem w stanie tego zrobić z tego takiego poziomu dobrego samopoczucia. Najczęściej te relacje będą oparte o negatywne doświadczenia, zarówno jednej, jak i drugiej strony. I teraz tak, taki pracownik prezentyzm, tak, czyli przychodzi do pracy. Drodzy Państwo, zostało to obliczone, że pracodawca traci na takim pracowniku, który mimo niezdiagnozowanej bądź zdiagnozowanej choroby psychicznej, ale będąc w firmie, 6112 zł tutaj tam z groszami, tak, na osobę. I teraz, żeby było jasne, co to oznacza w ciągu roku? To oznacza kolejne 122 tysiące, 240 tysięcy. Czyli w sumie, jeżeli tutaj dodamy, mamy prawie 300 tysięcy złotych na tych tylko 20 osobach. Tylko 20 osobach rocznie. Dla firmy, która zatrudnia 100 osób, średnia organizacja, 300 tysięcy straty na tych 20 osobach. I teraz proszę sobie
jakby rozszerzyć tą wyobraźnię i pomyśleć, a co ze wszystkimi pozostałymi? Czy pozostali ta 80, to jest ta grupa, która tryska energią? Nie, wiemy to z własnych doświadczeń, my też wiemy, ponieważ wchodzimy do organizacji, pracujemy z liderami, pracujemy z pracodawcami, ale pracujemy też z teamami i widzimy, jaki jest poziom produktywności. Zatem to, co też wszyscy tutaj panowie i panie mówili, jest tutaj kwestia tego, że inwestycja w zdrowie psychiczne się opłaca i taki wskaźnik dla biznesmenów 5 do 1 oznacza to, że na każdą zainwestowaną złotówkę zwrot w tej organizacji mamy w postaci 5 zł. Znany przykład firmy Bell z Kanady, firma telekomunikacyjna, która zmieniła kompletnie swoją kulturę organizacyjną. Było to bardzo trudne, robili to ponad rok, wprowadzili cały szereg różnych działań edukacyjnych, świadomościowych, wprowadzili rzeczywiście psychologa, nawet nie jednego, wprowadzili pokoje związane z takim właśnie wentylowaniem emocji, materiały edukacyjno-informacyjne, webinary, szkolenia, plus te wszystkie takie rzeczywiście udogodnienia też, które są niezmiernie ważne, o których mówił pan, ale też warto, proszę zobaczyć, że te pomysły z czego wynikają? Z tego, że prawdopodobnie był barometr w firmie zrobiony. Ktoś się zapytał tych pracowników, czego oni potrzebują. Ktoś zapytał tych rodziców, czy to 15 minut, czy pół godziny później przyjazdu do pracy ma jakieś znaczenie dla tego pracownika. Czyli, ale kiedy mógł zapytać? W tych 4 minutach poświęcania mu czasu? No nie, trzeba zrobić na to przestrzeń. I naprawdę proszę się nie bać, ja to często powtarzam, ale naprawdę proszę się nie bać, że pracownicy to nadużyją i będą wymyślać jakieś fanaberie i pomysły, których pracodawca nie będzie w stanie zrealizować. To nie jest prawda. Jak zaczniecie rozmawiać z pracownikami, okaże się, że to są bardzo proste rzeczy i czasem prosta zmiana w firmie zmieni całkowicie odczucie przychodzenia do tej organizacji. Pani Agato, ja przepraszam, ale muszę kroczyć tutaj, bo mamy ostatnie 5 minut, a jesteśmy na Kongresie Przyszłości. Chciałabym jednak zapytać o tę przyszłość, bo niebawem na rynek pracy wkroczy kolejne pokolenie osób urodzonych po 95 roku życia. Czego się po nich spodziewać? To już wkroczyło, to pokolenie już ale jest. Ale na dobrą sprawę wkroczy wkrótce już jeżeli, całkowicie. Tak, jeżeli chodzi o te pokolenie, no to jest pokolenie Z. Ja, to pewnie koleżanki są z pokolenia X. No i co nas łączy? To, no albo różni. To, że to pokolenie, nie mówię, że ja, ale to pokolenie żyło, żeby pracować, a pokolenie Z pracuje, żeby żyć. I to nas różni. Ale też bardzo dużo możemy od siebie czerpać. Jeżeli chodzi o pokolenie X, to jest to, że można się nauczyć punktualności, dyscypliny, rzetelności, dokładności, ale młodzi mogą i tego chętnie się młodzi uczą od pokolenia starszego, ale czym dysponują młodzi? Młodzi dysponują tym, że mają wysokie kompetencje cyfrowe, cywilizacyjne, adaptacja do zmian, otwartość na te zmiany, chętnie się uczą od innych i to, co jest dla nich ważne, jednak work-life balance jest niezwykle ważny. Dlatego, dlaczego my teraz mówimy o dobrostanie? Dlatego, że młodzież jednak chce powiedzieć stop. To jest mój czas, dla mnie, ja już tę pracę wykonałam i dlatego teraz akcent na ten dobrostan psychiczny jest zdecydowanie ważniejszy niż to było kiedyś, bo kiedyś pracowaliśmy no i dla nas to było istotne, że trzeba pracę zrobić, a młodzi teraz mówią nie, chcę mieć swoje życie prywatne i za to trzeba ich szanować. Dziękuję. Panie Tomaszu, a czy praca może być przyjemnością? Zawsze. Ja dzisiaj jestem w pracy, więc zakładam, że tak. W moim przypadku jak najbardziej może być. Mam nadzieję, że w przypadku wielu z Państwa też. To chyba trochę tak w wielu powiedzeniach jest ta idea, że dobrze by było, żeby praca była przyjemnością czy hobby, bo wtedy de facto nie chodzimy do pracy. A pewnie nie w każdym przypadku i nie każdemu z nas uda się to zrealizować. Za to na pewno, nawiązując do tej wypowiedzi i pokoleń, czy może grup pracowników bardziej, bo to mi jest trochę bliższe, które mają inne oczekiwania, to ja myślę sobie tak, przyjmijmy te wszystkie nowe osoby z dużą życzliwością, z dużą cierpliwością i uczmy się od nich,
bo pewnie też dzięki nim, ich nastawieniu na inne aspekty, niż my do tej pory zwracaliśmy uwagę, no właśnie, to miejsce pracy może być fajniejsze, lepsze, zdrowsze, bardziej ekologiczne, bardziej zbalansowane, a skoro miejsce pracy, w którym my spędzamy tyle czasu, to pewnie też nasze otoczenie, no i w końcu może też wtedy to miejsce pracy będzie bardziej przyjazne i będzie nam w nim znacznie przyjemniej, o ile do tej pory nie było. Dziękuję. To jeszcze zdanie na ten temat. Ja też uważam, że to pokolenie młode może nas wiele nauczyć i myślę, że też pomóc w tej praktyce dobrostanu pracowniczego, bo to jest pokolenie bardzo świadome swoich potrzeb. Oni bardzo ładnie je definiują i myślę to, że lubią mieć poczucie sensu w pracy. Na przykład ja się tego uczę od młodych, bo my, nasze pokolenie robiło wiele rzeczy bez sensu. Wielokrotnie powtarzaliśmy rzeczy, które potem się robiliśmy zadania, które potem w efekcie nie były nikomu potrzebne. Czasem teraz też to robimy. Młodzi się na to nie godzą i mi się wydaje, że to warto docenić i tego się od nich uczyć, żeby nie robić rzeczy bez sensu. To po pierwsze. Myślę, że młodzi też właśnie potrafią definiować swoje potrzeby i egzekwować od swoich szefów, od swoich menedżerów, więc myślę, że to też taka nauka dla nas, żebyśmy też potrafili rzeczywiście no, walczyć o swoje, nie, żebyśmy też potrafili obronić się przed, no, przed agresją czy przed natłokiem zadań, więc ja myślę, że to jest pokolenie, które może właśnie nam w tej naszej zmianie pomóc. Powinniśmy się od nich uczyć. Myślę, że tak jak tutaj Batka, że my też możemy zaoferować bardzo wiele temu pokoleniu, ale powinniśmy się jednak od nich uczyć właśnie tego, żebyśmy zadbali o swoje zdrowie. No to jest pokolenie, które uczy nas empatii. To jest pokolenie szalenie wrażliwe, przez starszych często nazywane roszczeniowe, ale drodzy Państwo, w tej roszczeniowości jest właśnie ta asertywność, o której rozmawialiśmy. Oni po prostu nie boją się, mają odwagę mówić nie tylko o tym, czego potrzebują, jakie mają aspiracje i cele w życiu, ale też co czują. Dla starszych to może być bardzo trudne, bo my się nie nauczyliśmy dialogu i w ogóle odczuwania swoich emocji, stąd nasza kampania ten akcent również miała na poczuć, tak? Czyli zrozum, ale też poczuj i dopiero potem działaj. Bo jak tylko zrozumiesz, będziesz próbować działać, to nie będziesz prawdopodobnie w zgodzie ze sobą, więc za empatią idzie wielka szansa dla nas, ale jeżeli ona zostanie nadużyta, to za empatią pójdzie też destrukcja. Więc, drodzy Państwo, to jest szalenie wrażliwe środowisko. Często to są młodzi ludzie wychowywani trochę, można powiedzieć, pod kloszem przez swoich rodziców, ale też to jest społeczeństwo, młode pokolenie, które się uczyło i uczy się nadal z internetu. Także te relacje budują nieco inaczej niż my wtedy kiedyś na podwórku, tak, biegając za piłką, tak, bawiąc się w chowanego, to tutaj są różne podchody i tak dalej w tym świecie wirtualnym, w aplikacjach. Wzajemnie mamy sobie bardzo wiele do zaoferowania i potrzebujemy ten dialog nawiązać im prędzej, tym lepiej. Nie bójmy się tego. Ja tylko dodam jeszcze... Młode pokolenie. Nowe pokolenie bierze nie to, co im dają, tylko co oni chcą. I to jest bardzo dobre. Teraz to jest taki trend na rynku pracy i trzeba o tym pamiętać, pracodawcy muszą o tym pamiętać, że pracownik do swojego spełnienia chce mieć poczucie wpływu, swobody i autonomii w działaniu. I to wynika z tego sensu, o czym może tylko mówiłaś. Jeżeli nie ma tego sensu i nie ma tej takiej swobody, to pracownik nie będzie działał na tyle, ile nie mógł. Mądrością pracodawcy będzie to, żeby dać mu takie zadania, do które ma predyspozycje. I jeszcze warto zwrócić uwagę, że zobaczmy, czy jeżeli pracują w zespołach, to czy oni do siebie pasują? Czy w danym pokoju, jeżeli mamy dwóch, trzech pracowników, to czy między nimi nie iskrzy? Po co generować konflikty? Po co sztucznie? Można to zmienić i dopasować ludzi. I dlatego pracodawca ma taką rolę, że musi zachować czujność. Badania pokazują, można tutaj zapytać, bo mamy teraz piękną reprezentację pokolenia Z, jak byście chcieli pracować w formie zdalnej, w formie stacjonarnej, w biurze czy hybrydowo. Możecie podnieść rękę do góry,
Powiedzcie, czy chcielibyście pracować od poniedziałku do piątku wyłącznie w biurze? Ten, kto chce, niech podniesie rękę. Mówię o młodym pokoleniu Z. Z. Jest jedna osoba. Dobra, mamy jedną osobę. Czy chcielibyście pracować wyłącznie zdalnie? Nie jesteście w biurze wyłącznie zdalnie. Ręka do góry. Mamy tutaj tego 8, 5, 6, 7. A teraz kto z Was chciałby pracować hybrydowo? No właśnie, hybrydowo, czyli częściowo w biurze, częściowo w pracy, w takim systemie, że na przykład 3 dni w biurze, 2 dni w zdalnie albo odwrotnie, zawsze to wszystko jest elastycznie do ustalenia. I to właśnie, drodzy Państwo, potwierdzają badania. Młode pokolenie wcale nie chce zupełnie pracować zdalnie, wbrew pozorom, starsi tak myśleli, ani w biurze tak stuprocentowo. Młode pokolenie chce być tam, gdzie ich laptop, tam jest ich najczęściej, tam jest biuro, tam jest ich smartfon, ale również to jest pokolenie, które przesyciło się już wszystkimi aplikacjami, social mediami, tym wszystkim i chcą i cenią sobie relacje fizyczne. Takie spotkania fizyczne ze znajomymi, z pracownikami w biurze, także moim zdaniem hybryda jest przyszłością. Dobra, niestety musimy już kończyć. Poproszę jeszcze o ostatnie słowa panią Maritę i pana Huberta. Słowo takiego już podsumowania. Jeśli chodzi o to pokolenie Z, ja przede wszystkim zachęcam do otwartości, ale do wszystkich pracowników, i tych starszych, i tych młodszych, ponieważ my też byliśmy takim pokoleniem Z, takich powiedzmy kosmitów troszeczkę dla naszych starszych kolegów. Także ja zachęcam do takiego wzajemnej komunikacji, uczenia się od siebie nawzajem, nie demonizowania żadnego pokolenia, ponieważ naprawdę wiele rzeczy możemy się od siebie nauczyć i każdy człowiek jest fantastyczny i dużo może z siebie dać. Dziękuję. Bądźmy i bądźcie sobą, nie budujcie mentalnych szaf, w których będziecie zamykać części prywatne i oddzielać od służbowych. Nie uznawajcie i starajmy się wszyscy nie uznawać miejsca pracy za przekleństwo, bo lepiej je zmienić zawczasu. Twórzmy wspólnie dobrą atmosferę w miejscach, w których spędzamy po kilkadziesiąt godzin tygodniowo na razie, a nie powiedzieliśmy o tym najważniejszym temacie, o 35-godzinnym czy czterodniowym tygodniu pracy. Tak, słuchajcie, no jakby pokolenia będą się mieszać, to jest naturalne, więc ja jestem przekonany, że cały rynek pracy zmieni się pod wpływem pokolenia, które dzisiaj wchodzi, bo jest to pokolenie, które będzie mówić ja. My jako zespół, ale ja w tym zespole też jestem. I będzie to wielkie zderzenie cywilizacyjne i kulturowe dla starszego pokolenia niestety, bo w rozmowach rekrutacyjnych już dziś to widać, ostatnie zdanie, młodzi team liderzy mówią wprost. W naszym teamie szanujemy siebie, mamy różnorodność orientacji, religii, wyznań, i musisz to uszanować. Jeżeli nie, to niestety nie przyjmiemy cię do zespołu. Z drugiej strony, młodzi pracownicy, którzy przychodzą na rozmowy, mówią, dla mnie zależy na poszanowaniu tego, kim jestem, w co wierzę, jaki jestem, jak żyję. I jeżeli to nie będzie spełnione, to nie będę w tym teamie. Więc ta otwartość jest wymagana i u tych starszych, i u młodszych. No i cóż, trzymajmy kciuki, żeby na Warmii i Mazurach te pokolenia dobrze współpracowały i rozwijały nasz piękny region. I ostatnie słowo od pani Beaty, proszę. Tak, ja chciałabym podsumować to, że jeżeli pracodawca zadba o dobrostan pracowników, to pracownicy zadbają o dobro firmy. I myślę, że to we własnym pojemnym... Tak, właśnie chciałam to spuentować, bo jeżeli tak będziemy działać, to myślę, że wszystkim nam będzie żyło się lepiej. Dziękuję. Wspaniale, dziękuję bardzo.